Z nami Mikołaj Biegański. Mikołaj, no to porozmawiamy sobie troszeczkę o twojej osobie, ale nie zapytam cię tak od razu o Manchester United, tylko tak zapytam cię, jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną, no i może przede wszystkim, dlaczego wybrałeś akurat pozycję bramkarza? To znaczy, ja myślę, że bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat tak się potoczyło, a nie inaczej, że zacząłem grać w piłkę. Myślę, że dlatego, że był stadion piłkarski Rakowa, gdzie miałem tylko przejść przez ulicę, więc od trzeciego roku życia z tatem chodziliśmy tam, wiadomo, robiliśmy jakieś różne zabawy z piłką, wiadomo, że to nie były jeszcze profesjonalne treningi. Były propozycje już troszeczkę później, myślę, że w wieku tak 4,5 do jakiejś takich najmłodszej akademii w Rakowie, ale właśnie tak to się zaczynało, że wychodziliśmy z tatą często grać w piłkę. No jeszcze może nie grać, bawić się trochę. A dlaczego bramkarz? To dlatego, że jak miałem się kiwać z tatą, to zawsze się mu rzucałem pod nogi i z tego to wyniknęło, że akurat ta pozycja. Czyli Skra Częstochowa to nie jest twój pierwszy klub, tak? Nie, to trzeci. No to kto był, który klub pierwszy, który drugi? Najpierw był RKS Raków, a później powstał jeszcze UKS Raków. I od Skrze jestem od czwartej klasy, więc nie chcę tutaj mówić od ilu lat dokładnie, ale od czwartej klasy podstawówki. Czyli jesteś zadowolony tutaj z pobytu w Skrze Częstochowa, bo to jest klub na pewno bardzo, bardzo fajny, bardzo dobrze zorganizowany, no i tutaj stawia się na młodzież, bo jest tutaj spore grono młodych ludzi, młodych zawodników, młodszych od ciebie, od dzieciaków tutaj szkoli się dobrych zawodników. Znaczy, no ja z warunków w Skrze jestem bardzo zadowolony, tak naprawdę nie mam na co narzekać, bo myślę, że mam bardzo dobre warunki do rozwoju, trenuję z pierwszą drużyną, z trenerem bramkarzy Jackiem Moskwą. Myślę, że to jest bardzo dobra droga rozwoju. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja na tej chwili jestem bardzo zadowolony. Kiedy pojawiła się oferta z Manchesteru United? A chyba jakoś miesiąc temu, tak na 2 tygodnie przed wylotem. No był to dla mnie, nie powiem, trochę szok, bo zawsze było to moje marzenie, żeby gdzieś tam wyjechać na jakieś testy do Anglii. Jest to moje największe marzenie, żeby kiedyś zagrać w Premier League. Cieszę się, że miałem taką okazję się sprawdzić z zawodnikami trochę starszymi ode mnie, no jednymi z najlepszych na pewno akademii na świecie, na pewno w Anglii, tak jak na świecie mówię, no prawdopodobnie też, i cieszę się, że miałem taką szansę zaprezentować się w gronie tam jednych z najlepszych zawodników w danym roczniku. Ale możesz teraz powiedzieć szczerze, Manchester United to twój ulubiony klub? Teraz pewnie tak, ale jak było przedtem? A to jest moja tajemnica, to tutaj się nie mogę wypowiedzieć niestety. Okej, to w takim razie powiedz mi, jaka była reakcja twoich kolegów, no bo wiadomo, chodzisz do szkoły, no i koledzy nagle się dowiadują, że wylatujesz tutaj na testy do Manchester United, na pewno byli pod wrażeniem, więc nie tylko zapytam o twoją osobę, ale także właśnie o twoich rodziców, o twoich znajomych, jaka była ich reakcja? To znaczy do wyjazdu do Manchesteru nikt poza mną i moimi rodzicami o tym nie wiedział, więc dopiero później, jak przyjechałem z Anglii, to mieliśmy tam okazję porozmawiać z kolegami, jakie wrażenia, wiadomo, jakie odczucia, z trenerami także miałem okazję porozmawiać na taki temat. No rodzice, wiadomo, zadowoleni, wiadomo, że ciągle jeszcze się uczę, miałem sporo do nadrabienia, ale bardzo się cieszę, że miałem taką akurat okazję, taką, a nie inną, żeby zaprezentować się w Manchesterze. Pobyt w Manchesterze na pewno fajna przygoda. No na pewno tak, no wszystko bardzo dobrze zorganizowane. Nie mieliśmy o co się martwić, bo byłem z tatą, wszystko było dopięty na ostatni guzik, cały czas na każdy trening przyjeżdża po mnie bus, zabierał mnie, odwoził, kiedy tata chciał, a zdarzyło się tak raz, żeby zobaczyć całą bazę, to też była taka możliwość, także no, nie miałem na co narzekać, na nic. Jak wyglądały właśnie te treningi, jak wyglądał ten właśnie cykl w trakcie twojego pobytu w Manchesterze? Tak, że w pierwszy dzień miałem 2 treningi, w drugi miałem trening i później grę wewnętrzną, a w następnych dniach już tylko po 1 treningu. No treningi, wiadomo, różnią się od tych, co są u nas na Skrze, jednak są one podobne, bo są oparte o sytuacje meczowe po to, aby przygotować zawodników, by jak najlepiej zaprezentować się w spotkaniu. Wiadomo, że taki klub jak Manchester United wypatruje i ściąga zawodników z całej Europy. Na pewno nie byłeś jedynym obcokrajowcem tam w trakcie twojego pobytu. Byli tam jeszcze jacyś inni zawodnicy z innych narodowości, nie tylko z Anglii. Byli, na pewno byli. Byłem z jednym chłopakiem z rocznika 2000 z Francji, on był też testowany. Wiem, że bramkarz był z U18 ze Słowacji, to trochę było mi łatwiej się wprowadzić, bo wiadomo, podobny język, chociaż z angielskim, żeby skomunikować się z trenerami w tych takich zwrotach boiskowych, to nie miałem żadnego problemu.
No, chyba, że ktoś zaczął mówić z akcentem angielskim, to naprawdę nie miałem pojęcia, co w niektórych sytuacjach, co do mnie mówią, ale na tych sytuacjach czysto treningowych, kiedy miałem coś zrobić, to rozumiałem. To co miałem rozumieć, to rozumiałem. Wiadomo, że jakoś perfekcyjnie po angielsku nie mówię. Mówię i rozumiem, myślę, tak, żeby się dogadać, to na odpowiednim poziomie. Przecież kilka lat wcześniej tam zapytałbyś, spotkał pewnie Sir Alexa Fergusona, który jeszcze bardziej mówi specyficznie po angielsku. Ten jego szkocki akcent sprawia, że tam w ogóle nawet Anglicy nie potrafią go zrozumieć, tak nawiasem mówiąc, ale na pewno Old Trafford robi wrażenie. No i też oczywiście nie mogę zapytać o pierwszą drużynę Manchester United. Miałeś okazję ich spotkać, zobaczyć w akcji. W akcji może zobaczyć nie, ale spotkać miałem okazję Zlatana, Pogbę, De Gea w pierwszym dniu, więc od razu był to dla mnie bardzo duży szok, bo kiedy było pomieszczenie do zmiany butów, to kiedy wracaliśmy z treningu, to oni akurat tam siedzieli, Zlatan siedział obok moich klapków, gdzie zmieniłem, więc usiadłem obok niego, zaczął wypytywać, skąd jestem, gdzie gram, czy jestem tutaj na stałe, czy na testach, czy pomagają mi tu osoby zaklimatyzować się dobrze, no, że wszystko jest na odpowiednim poziomie i tak nam się trochę miło porozmawiało. Byłeś na meczu Manchester United? Byłem na meczu w czwartek w Lidze Europy przeciwko Saint-Étienne, to niezapomniane wrażenie. Old Trafford na pewno robi wrażenie, prawda? Ten 80 tysięcy bodajże, o ile się nie mylę, może pomieścić ten obiekt. Dokładnie nie wiem, ale wiem, że stadion był prawie wypełniony do pełna. Mieliśmy bardzo, bardzo takie luksusowe, można powiedzieć, miejsca na trybunie Sir Bobiego Charltona przy samej ławce Saint-Étienne, więc no, miejsca perfekcyjne, powiedziałbym. Chciałbyś pewnie jeszcze tam wrócić, no i ciężka praca, treningi, co właśnie oni ci powiedzieli właśnie, żebyś tam mógł jeszcze wrócić, żeby to nie była tylko taka krótka przygoda, żeby ta twoja przygoda z Manchesterem, a może z jakimś innym klubem w Anglii jeszcze się powtórzyła. To znaczy ja dostałem cały raport z Manchesteru od trenerów, którzy mnie prowadzili, wiem co jest do poprawy, wiem z czego są zadowoleni i pozostaje mi tylko ciężko pracować, bo wiem, że chcę to ciągle robić. Gra w klubie to jedno, ale jeszcze jest reprezentacja Polski, prawda? Młodzieżówka. To też na pewno jakiś twój cel, żeby zaistnieć także w kadrze. No, ma pan rację. Nie zaprzeczę tutaj. Kadra to na pewno największe wyróżnienie dla każdego zawodnika, żeby grać i reprezentować swój kraj. I na razie mam taką przyjemność. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak się to potoczy. Natomiast miałem już przyjemność kilka razy wystąpić. Czy to w meczu z Irlandią i dwa razy ze Słowacją, bo takie mecze były organizowane. No i cieszę się, że było mi to dane i mam nadzieję, że to nie będą jedyne moje spotkania z orzełkiem na piersi, będzie ich coraz więcej. Jak długo planujesz zostać w Skrze? Masz już jakieś tam myśli w głowie, czy może nie skupiasz się aż tak bardzo, nie wybiegasz aż tak bardzo w przód? Nie wybiegam aż tak bardzo w przód. Na razie moim następnym celem jest dzisiejszy trening, później następny i tak codziennie. No i to by było na tyle. Dziękuję Mikołaj, no i miejmy nadzieję, że niedługo możemy Cię przedstawić jako przyszły bramkarz Manchesteru United. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.